Cześć i czołem. Witacie, skąd się wziąłem? Ja sobie z Łodzi przyjechałem na urlop. Jesteśmy z rana na budowie. Sąsiedzi jeszcze śpią, zaraz im zrobimy pobudkę. Fiodor zacznie szczekać. Proszę bardzo, narzędzia wyciągnięte, przygotowane. Dziś będziemy dodatkowo, zobaczymy, może nie będziemy, nie? Ale mamy taką pacę, to jest taka paca do tynku, chyba do tynku. Generalnie postaramy się naszą drugą warstwę kleju, jak już troszeczkę podłapię, spróbować przegładzić taką mokrą gąbką i zniwelujemy sobie takie sznyty, takie, wiecie, przejścia, nie? I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, eksperyment, tak? Chodźcie, idziemy po klej. Zobaczymy, ile nam kleju zostało. Mieszadło działa. Powiem wam szczerze, za tą cenę bardzo dobre mieszadło. Jedynie mogłoby być troszeczkę wyższe, bo mimo tego, że ja niskiego wzrostu jestem, to muszę się trochę pochylać. A u Krzycha na przykład robiliśmy takim McAllisterem, to oprócz tego, że miał takie, kurde, trzymadło szerokie, to jeszcze był wysoki. Było bardzo wygodnie. No ale generalnie to też miesza. Trochę nam już towaru zeszło. Zostało nam 6,5 worka. I mam nadzieję, że te 6,5 worka wystarczy na opierdzielenie tego dookoła. Druga warstwa już nie powinna tyle wciągać towaru, no bo już nie wklejamy siatki, tylko dajemy taką jakby wyrównującą, jak była, szlichtę. Coś na nic. Jedziemy, moi drodzy, jedziemy. I tak, moi drodzy, dzisiaj
w dniu dzisiejszym już słońce nie jest naszym wrogiem. Nawet nie powiem, że nie jest naszym powiernikiem, bo w momencie, kiedy już jesteśmy w połowie tej ściany, zobaczcie, że idzie to naprawdę... Przeciwnikiem chyba. Jest naszym przeciwnikiem. Nie jest naszym powiernikiem. Powiernikiem tym bardziej nie jest. Bo my wierzymy tylko własnym rękom. I w nie składamy los. Tak więc tak to wygląda. Tutaj mamy już ścianę zrobioną. Na gotowo. Zobaczcie, tutaj ta ściana również jest zrobiona i na gotowo. I mało tego, nie weszło jeszcze nawet słońce. I niestety dziś słońce mogłoby tańcować po chmurach, po nieboskłonie troszeczkę szybciej, bo zaraz skończymy tą ścianę, a ono jeszcze nam nie znikło z tamtej połaci, na tamtego szczytu i trzeba będzie prawdopodobnie poczekać. Ale na szczęście mamy co robić, bo szefowa siedziała w środku, obklejała tutaj wszystkie okna. Będziemy musieli prysnąć jeszcze raz środek, bo no niestety, ale farba nie pokryła do końca, tak jak może pamiętacie ostatnio. Zobacz, jaka zajebista taśma. A no taśma jest już swoją drogą, no bez komentarza. Pamiętajcie, na taśmach, jeśli macie do malowania coś obklejać, nie oszczędzajcie, kupujcie te niebieskie przeznaczone do malowania, bo później nie będziecie się denerwować. Tak więc, jak wspominałem, jak byście zobaczyli na górze, jest pewna różnica pomiędzy gipsem, a płytą kartonową. Nie widać, teraz nie widać, ale mi wierzcie, że tam, gdzie jest sama płyta, to jeszcze niestety, ale przebija właśnie ta szarość chyba, bo to szare były, nie? Tak czy siak, no jest różnica i nie wygląda to zbytnio korzystnie, więc trzeba będzie to prysnąć jeszcze raz. Dla wszystkich tych, którzy chcą pomalować coś w miarę na raz, ewentualnie na dwa, polecam jakieś dobre farby antyrefleksyjne, na przykład Tikurila Antyreflex. Powiem wam szczerze, że jedna chyba z takich lepszych farb, którymi my malowaliśmy, naprawdę się jeszcze nie zawiedliśmy i ona cenowo wygląda też bardzo dobrze, bo za dziesiątkę bodajże w Mrówce żeśmy za nią płacili chyba ze 160 albo 180 zł, więc porównując sobie jak się to dziadostwo nazywało? Dekora? Nie, ten od deleserki. Porównując sobie Flugera, to gdzie za hobok o nich są 500 zł, to Dexo, to lepiej pójść w Tikurilie. No dobra, tak więc tak to wygląda. Za chwilę skończymy tamtą ścianę. W ogóle wiecie, trzeba jedno mokre na mokre robić i wpadamy do środka i pryskamy. There's energies inside us like electricity. Feel the love
Proszę Państwa, jestem już, tak widać mnie? Dobrze, kadruj, akurat tutaj mnie słońce dopala, bo mamy godzinę, która jest godzina? 17? Myślę, że już 18. 22 po 5. 22 po 5. My w tym momencie już jesteśmy spakowani po robocie, za chwilę plandeka pójdzie na górę i nasze skrzynki znikną, ale zapraszam na obejście. Tak się chałupa prezentuje po zarzuceniu tego klejem na dwie warstwy. Teraz już żeśmy tu porozklejali wszystko, także widzicie, jak to już wygląda wstępnie. Proszę bardzo, zapraszam na obchód. Tak więc to jest tylko klej. Pamiętajcie, że tak naprawdę tutaj jeszcze trzeba wrzucić jakąś strukturę. Aczkolwiek no biała elewacja w kleju już da jako tak pogląd, jak to wyglądać powinno. Tak więc tak to tutaj wygląda, moi drodzy. Wszystko jest pozaciągane. Na tej stronie słońce jeszcze dosyć mocno operowało. Zresztą tu możecie zobaczyć, że ten klej szybko łapał, zaczął się przecierać. Ale i tak się udało wyprowadzić to na dosyć naprawdę równy poziom. Tak więc wszystko jest porobione elegancko. Obejście. Zapraszam. Jedynie co zostały kółka od wywietrzników do wycięcia, ale to już chłopaki sobie wytną. Oni będą tutaj w przyszłości jeszcze też działać z tą elewacją. Parapety na razie nie rozklejamy, żeby nie. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Tak więc 3 dni pracy naszej trójki plus szalony pies. Tyle dokładnie zajęło nam obrobienie szpalet, bo pamiętajcie, że szpalety nie były obrobione. Obrzucenie tego w kleju, wtopienie siatki, wtopienie narożników, cokołów, wstawienie 4 parapetów. No i tyle. Długo, niedługo, słuchajcie, ja uważam, że niedługo, może ktoś by to zrobił szybciej, ale jestem zadowolony z efektu. Wnioski, jakie można wyciągnąć, to biały klej jest o wiele lepszy niż klej szary. Chyba że szary jest jakiś lepszy i nie będzie tak szybko odparowywał tej wody, ale jeśli ktoś będzie robił to pierwszy raz, polecam wydać trochę więcej kasy, kupić sobie biały klej. Na pewno będziecie mieli po pierwsze ładniejszą estetykę na sam koniec, no i większy czas na operowanie naszym po prostu tutaj materiałem na ścianie. Tak więc my się pakujemy i jedziemy. I tyle. Na razie.